Jest 23, powiedziałabym, że każde ciasto jest dobre. Jest słodkie, jest tu ciabłeczne. I wszystkie mają dobry smak, więc trudno jest komuś dać jeden punkt. Skoro jestem sama kobietą i też robię ciasta, ale na dzień dzisiejszy tu akurat nie mam. No wszystkie ciasta, jest trudno ocenić, które jest najlepsze, prawda? Zapraszamy. 40 punktów. 50 osób. Pani Marek, gratuluję. No i okej. Pierwsze miejsce. Pierwszego strzału na siebie Zeliszewskiej z Szarlotki. Królową Szarlotki w Zeliszewie został pan Sylwester Hildebrand. Zapraszamy naszą królową Szarlotki. Smakowała najlepiej i punktów zdobyła 47 na 50 możliwych, panie Sylwku. Naprawdę artystyczne dzieło, proszę się przyjrzeć. Tutaj myślę, że zawodowi cukiernicy nie powstydziliby się tego, w jaki sposób zostało to wykonane. Dzieci mające maksymalnie 5-6 lat wykonały taki torcik pod nadzorem swoich wychowawców. Też zrobiły go w szczytnym celu, żeby wesprzeć hospicjum. Jest 10 u góry. 20! Rewelacja, już jest dobrze. Jest 30, brawo dla pana, czyli było mu 40, ale 40. 10 złotych, tak, zaczynamy 10 złotych. Jest 20, brawo. Nie wiem, czy ten pan na swoim wiecie, ale myślę, że na tym nie zostaniemy. 20 złotych padło, kto da więcej? Bardzo się rozstrzała. Jest 40, prawa strona dalej walczy. Lewa. 230. Nie wierzę. Kasiu Szczepin. 230 złotych. Panie Łukaszu, 240 po raz drugi. To chyba zakupiłeś. Zapraszamy po odbiór. Brawo, Łukaszu, za to. Najwyżej zlicytowany obraz na kuszek. Proszę państwa, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ksiądz Roman powiedział, że się nie będzie rozgromiał. Daje 250 za ten obraz. Brawo dla naszego kierowcy. Dzisiejsza akcja była bardzo spontanicznym wydarzeniem, które urodziło się raptem 8 dni temu na zebraniu naszej Rady Sołeckiej. Postanowiliśmy w jakiś sposób zaakcentować ostatnie akcje, które miały miejsce na terenie naszej gminy, gdzie mieliśmy do dyspozycji jabłka przekazywane przez Czerwony Krzyż, które mogliśmy rozdawać naszym mieszkańcom. I żeby nie pozostawić tych akcji bez echa, postanowiliśmy właśnie uhonorować, ukoronować te działania właśnie takim spotkaniem sąsiedzkim, znajomych, sąsiadów, mieszkańców Zeliszewa przy tradycyjnej szarlotce, którą nasi mieszkańcy i nie tylko, bo były to również osoby przyjezdne, wykonywali i ciasta były oceniane w ramach konkursu na najlepszą zeliszewską szarlotkę. Mamy nadzieję, że była to pierwsza edycja tego konkursu, bo chcielibyśmy ją w przyszłych latach, niezależnie od tego, czy jabłka będą się pojawiały w takich akcjach jak do tej pory, ale chcielibyśmy tę akcję kontynuować, między innymi po to, żeby tych mieszkańców naszych zeliszewskich
integrować. W konkursie z samych ciast zgłoszono 23 blachy przepysznych szarlotek o naprawdę różnym artystycznym wystroju, od polewanych śmietaną, zapiekanych z cukrem, z wisienkami u góry. Naprawdę poziom był bardzo wysoki, zresztą również oceniany przez zawodowego cukiernika. Również przy tej okazji, ponieważ spotkanie sąsiadów przy kawie i ciasteczku to jedno, w niedzielne popołudnie, bardzo zresztą przyjemnie, ale postanowiliśmy również naszym działaniem, korzystając z tego, że jest ogólnopolska praktycznie już akcja Pola Nadziei, akcja Żonkil tak zwana, chcieliśmy też wspomóc nasze Puckie Hospicjum przy tej okazji i ogłosiliśmy licytację i również bardzo spontanicznie zwróciliśmy się do różnych form biznesu w naszym rejonie i do różnych osób, aby uzyskać różnego rodzaju nagrody, fanty, które mogliśmy tutaj poddać licytacji. Udało nam się zebrać kwotę 1800 zł, więc uważamy, że jak na dwugodzinne spotkanie przy kawie i przy ciastku jest to kwota bardzo, 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 bardzo fajna. Nie wiemy, co się dzieje w puszkach, bo również przy wejściu były tradycyjne żonkile i puszki Pól Nadziei, które wystawione. No to będzie wiadomo w momencie, kiedy dostarczymy je do hospicjum.